Idą złe czasy dla chorowitych. Unia chce skrócić im urlop wypoczynkowy. Sezon grypowy w pełni, wielu pracowników jest na chorobowym. Tymczasem z Brukseli płyną niezbyt dobre informacje dla chorowitych osób. Tak, i są informacje na temat tego, że zmienione zostaną w pewnym zakresie przepisy kodeksu pracy, jako że mają to być przepisy w zakresie możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego, z urlopu chorobowego. Rzeczywiście tutaj przepisy są dość mało korzystne dla tych, którzy lubią dużo chorować. Polegać one mają na tym, że za każdy miesiąc urlopu lekarskiego, zwolnienia lekarskiego, będziemy tracić 2 dni urlopu wypoczynkowego. To jest na razie projekt, tak? To jest propozycja, którą przygotowuje Komisja Europejska. To jest na razie projekt, to jest propozycja. Te przepisy prawdopodobnie będą gotowe do wakacji, przed wakacjami jeszcze, natomiast możliwe, że wejdą w życie w okolicach stycznia przyszłego roku. Pytanie, czy wejdą, bo związki zawodowe już zapowiedziały protesty. Związki zawodowe, związkowcy są przeciwni, uważają, że to jest nowelizacja tylko i wyłącznie w interesie pracodawców, że to chodzi o ich interesy, a nie o dobro pracowników. Ale czasami bywa tak, że współpracownicy osób przebywających bardzo dużo na L4 również są obciążeni dodatkowymi obowiązkami, prawda? Więc również to dotyczy ich, a nie tylko pracodawców. Jak najbardziej. To dotyczy wszystkich pracowników, ponieważ pod nieobecność jednego z nich, no ktoś te zadanie jego musi wykonywać najczęściej. I tutaj pracownicy powołują się również na, związkowcy powołują się na artykuł 13 następnego kodeksu pracy na zasadę tak zwanego równego traktowania pracowników. Jeżeli jeden pracuje za kogoś, kogo nie ma po prostu, kto jest na urlopie, to w tym momencie jakby no, ta zasada równego traktowania może zostać zaburzona, więc jest to w interesie, moim zdaniem, wszystkich pracowników. Kontrowersje może jednak wzbudzić propozycja, aby również młode matki, które przebywają, wracają z urlopu macierzyńskiego, również miały skrócony urlop wypoczynkowy. To być może wzbudza większe kontrowersje, natomiast tutaj również należałoby się powołać na zasadę równego traktowania, również pod względem płci, o czym mówi kodeks pracy. Więc no, tu oczywiście można się z tym spierać. Niewątpliwie ta nowelizacja będzie jeszcze konsultowana. Na razie ona jeszcze nie weszła w życie. Zastanawiam się, czy w ogóle ma szansę wejść, bo przypomina mi się tutaj sprawa górników, którzy odpracowywują L4, zanim przejdą na wcześniejszą emeryturę i ta sprawa też budzi ogromne kontrowersje, jest w Trybunale Konstytucyjnym. Tak, ta sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym. Związek Zawodowy Solidarność 80 się tutaj sprzeciwił. Wysłał również odpowiednie pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o to, że górnicy, którzy chcą iść na wcześniejszą emeryturę, odrabiają swoje urlopy chorobowe, urlopy lekarskie od 1991 roku włącznie. Zatem dla niektórych może to stanowić nawet 2-3 lata dodatkowej pracy. I to na pewno też jest przedmiotem kontrowersji. Zobaczymy, jakie będą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Na razie te przepisy obowiązują. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.